Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, chłopaki, ogólnie takie, takie. Witam was ja, Grabari. I witam was ja, Irenę. Irenę, co taka uśmiechnięta, bo słyszałem, że w życiu u ciebie dzisiaj to nie za dobrze się działo. Bo zawsze jak mówisz tytuł naszego podcastu, to ja się od razu uśmiecham, on jeszcze tak mi się chce tańczyć. Jest taki tyrydy, tyry. No i fajnie, i od razu mi się humor poprawia. Bo faktycznie dzisiaj, jakiś miałam ciężki poniedziałek, może był spowodowany tym, że Praca. Potem miało być lepiej, bo miałam wygrać mecz w Tenisa, ale go przegrałam. Więc jakby wszystko źle. Nie wiem, nie wiem, co się stało. Czy nie zdobędziesz Roland Garros? Może jeszcze zdobędę, bo to był dopiero pierwszy mecz. Także słuchajcie, trzymamy kciuki, bo jednak to byłaby fajniejsza kariera zawodowa. Na pewno to się nie uda, ale byłaby, no, naprawdę. <noise> ale kciuki możecie trzymać. Na pewno byłaby też lepiej płatna niż jakakolwiek, którą mogę osiągnąć, tak naprawdę. No, ale jakby. Pożegnałam się już z tą myślą. Do tego wszyscy zmierzamy, do lepiej płatnej pracy, i w zasadzie dzisiaj mamy taki temat, gdzie będzie trochę o pieniądzach. Będzie. Money, 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 money. Money, money, money honey, bo porozmawiamy o nierównościach, tych mitycznych nierównościach, ale w kontekście relacji, bo okazuje się, że te nierówności społeczne i nie tylko no, mogą też mieć swoje przełożenie na to, jak to się w tych parach czy związkach dzieje. I czy ty, jak zwykle to jest moje zawsze moje pierwsze pytanie do ciebie, czy ty pamiętasz, żebyś tam sięgnęła do swojej szufladki ze wspomnieniami, taki moment, gdzie rzeczywiście zdałaś sobie sprawę, że w twoim związku jest nierówno czegoś. Oprócz oczywiście, że zawsze więcej intelektu u ciebie. I urody. To wiadomo. Tak, to na pewno, że zdałam sobie z tego sprawę dość wcześniej, jeśli chodzi o mój aktualny związek, ale tak naprawdę zdawałam sobie sprawę z tego wcześniej przy każdym moim związku. I to nie zawsze były nierówności finansowe, ale jakieś były. Też może nawet ośmielę się powiedzieć, klasowe w pewnym sensie. U, no to ciekawe, bo wydawałoby się, że ten system klasowy, tak często nauczany w szkołach w taki archaiczny sposób, powoduje, że my nie zdajemy sobie do końca sprawy, że on wciąż w jaki sposób obowiązuje też tak na co dzień w tej nowym, nowym świecie, nowej Polsce, czy w każdym innym możliwym kraju i że w zasadzie jest tylko taki podział na dwie klasy. To są ludzie biedni i bogaci. Tak naprawdę bardziej mi chodzi o to, że to nie są jakieś takie wyraźne klasy, ale w zależności od tego, z jakiego domu jesteś, w głowie masz różne przyzwyczajenia, może też zmieniać się oczywiście podejście do życia, jak poznajesz różnych ludzi, dojrzewasz i tak dalej, ale... Często takie patrzenie na świat wychodzi z domu i je dosyć łatwo rozpoznać. Nie mówię tego w negatywnym sensie, ale są takie różnice o których myślę właśnie, że wychodzą z domu. No, ja absolutnie wiem, o czym mówisz, bo ja pochodzę z domu, z miejscowości bardzo małej, z domu takiego, powiedziałbym, pracującego, na pewno to nie jest jakiś dom intelektualistów, ale nie w takim sensie, że tam, wiecie, nikt IQ dobrego nie miał, No, tylko są takie domy inteligenckie. To też da się wyczuć, nie tylko jeśli chodzi o właśnie ten, nie wiem, poziom zamożności, ale... Takie, to jest trochę ciężkie do sprecyzowania, żeby też nikogo nie obrazić ani nie, nie przesadzić, ale myślę, że większość słuchaczy i słuchaczek wie mniej więcej tutaj, w jakim obszarze się poruszamy. No więc ja zawsze miałem trochę to takie poczucie, no że jestem chłopak po prostu, z, no prawie że ze wsi, bo to moje miasteczko tam ledwie nieco ponad chyba 10 tysięcy, więc już z takimi kompleksami w tym świecie się poruszałem początkowo. Nie tylko właśnie w takich relacjach, nie wiem, międzyludzkich czy, czy społecznych, jak przyjechałem na studia, no i tam masz na roku 200 osób, no to wiadomo, że nawet w obrębie jakiejś takiej małej grupy trafiasz już na różnych ludzi. Właśnie z takich inteligenckich domów, super bogatych, no a też na takich jak ty, czyli po prostu takich wsiurów jak ja, ale ja jestem super z tego dumny. Tak, wiesz co na moich studiach prawniczych na ujocie, co sobie wyobraź, co tam się działo. Ja no, w ogóle myślałam, co? Co ci ludzie? Tak, więc to też było widać, że szczególnie mam wrażenie, jak się jest w takim wieku i się idzie na studiach, to ludzie mają tak, tak się pozorują na swoich rodziców trochę, chcąc, nie chcąc. Jeśli właśnie są z takich bardzo szanowanych rodów, w pewnym sensie. No mój ród, jakkolwiek, nie wiem, czy był szanowany, czy nie, ale był, na no, skandaliczny. W tym empasolą, no bo moja mama mnie urodziła, jak miała 17 lat. Mój tata, syn milicjanta, no jakiś taki wiesz. On był takim, właśnie trochę fircykiem, nam podrywał wszystkie laski, wyrywał. Moja mama z dobrego, właśnie domu. No i taki totalny po prostu mezalians. No i tak się, tak się narodził Grabari, słuchajcie. Tak, <laughs> może tam daleko, daleko od tematu odcinka, ale, ale tak było. No ale te nierówności w związkach, które potem się pojawiały, w moim przypadku były na różnych płaszczyznach. Pierwszy związek właśnie był taki. Że było trochę porówno pod wieloma względami, bo mój chłopak ówczesny też był z bardzo małej miejscowości, spod Wrocławia, też był studentem, obaj pracowaliśmy jakoś dorywczą, on udzielał korepetycji. Ja pracowałem w jakieś call center, wakacje, tego typu rzeczy i wydawało mi się, że jesteśmy na równym poziomie. Ale ta nierówność wychodziła na innej płaszczyźnie, na płaszczyźnie ambicji. Bo ja mimo wszystko zawsze jakoś czułem, że no ja jestem stworzony do większych rzeczy, nie zwyłeś do wielkich, to no bo nic wielkiego nie, nie robiłem ostatecznie, ale że coś więcej. On z kolei raczej był takim wyrobnikiem już wtedy, że wiedział, że ma jakby te opcje z tymi korepetycjami, z takich przedmiotów ścisłych, że dzięki temu może zarabiać, ale jakoś nigdy w jego rozmowach czy planach nie pojawiało się nic więcej takiego nawet teraz nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. To tak są takie rozmowy, nie? że coś, co chciałbyś robić docelowo po prostu. Jak masz te 20 lat, to jest super pytanie, bo dużo ludzi odpływa, ma jakieś swoje marzenia. A on jednak tak chciał być po prostu chyba dalej tym rzemieślnikiem. A ja, wiecie, telewizja, gwiazdy, Warszawa, jakby zawsze miałem to we łbie swoim. No i, i patrz jak się udało fajnie. No udało się, ale wtedy wiesz, kto wiedział, kto wiedział, kto się potoczy. I przez to, to nasze wspólne życie było takie... Zwykłe. Oczywiście w dobrym sensie, bo to jest fajnie, szczególnie na pierwszy związek, ale w drugim, dopiero jak już się z nim rozstałem i posmokowałem takiego trochę innego życia, no to wiedziałem, że tutaj na dłuższą metę totalnie byśmy się no, nie dogadali. No właśnie, jeśli chodzi o te aspiracje i, i o związek, to ja mam wrażenie, że jestem taką osobą, która w zależności od tego, z kim jest, to tak bardzo mocno się tego trzyma. I dlatego, jeśli jestem z kimś, kto ma jakiś takie spojrzenie na świat bardziej może mniej ambitne albo po prostu planuje swoje życie albo właściwie nie planuje swojego życia, to na mnie też tak wpływa, bo jeśli jestem z osobą, która jest bardziej taka z horyzontami szerszymi, to ja od razu też wchodzę na te swoje horyzonty, które tam mam i rzeczy, o które chcę robić i które mogłabym robić. Właśnie tak trochę z takimi plecami tej osoby, z którą jestem. Tak jak teraz, jestem za granicą, jak wiesz, bo jesteśmy za granicą teraz. Udało mi się wyjechać z moim aktualnym chłopakiem, no bo on też chciał wyjechać, a wcześniej mi się to nie udawało, no bo to jakoś nie było takiego, takiej siły do tego, żeby to zrobić. I tak naprawdę wydaje mi się, jeśli chodzi o wyjazd aktualny, to to była większa moja chęć w tym i moja inicjatywa, ale dla. Było mi ją jakby łatwiej wykonać i zrobić ten krok, dlatego że miałam koło siebie osobę, która też miała taką otwartą głowę na to, żeby faktycznie to zrobić, nie? a nie tylko o tym mówić. Na przykład, jak dużo osób po prostu o tym mówi. Bardzo mi się nie podoba to określenie, którego używam, ale nie jestem w stanie sobie wybrać jakiegoś zastępczego, czyli, żeby nie mówić, że ktoś miał mniej ambicji, po prostu inne ambicje. Tak, dokładnie. Inne priorytety. Bo to właśnie jest chyba najbardziej istotne, że jeśli jesteś z osobą, która ma takie podobne patrzenie na świat, to łatwiej ci wtedy się rozwijać i iść w tą stronę, w którą naprawdę chcesz. I to oczywiście nie ma w tym nic złego, kto gdzie wybiera żyć i co robić, tylko jeśli to są dwie osoby, które mają podobne myślenie, no to będą szczęśliwsze, a nie będą miały wiecznie takiego. Myślenia, że cały czas czegoś brakuje. I ja mam wrażenie, że we wcześniejszych związkach ja cały czas miałam takie myślenie, że czegoś mi brakuje. No, jednocześnie, wiecie, no, byłam osobą, która mogła podejmować swoje decyzje, ale ich nie podejmowałam i oczywiście to jest moja wina, ale po prostu łatwiej jest robić takie rzeczy, kiedy mamy ten, te same cele. Nawet one nie muszą być te same, ale jakoś tak się na siebie pozytywnie wpływamy. Teraz, jak sobie tak myślę o tych moich chłopakach, co ich łączy, tych byłych i tego obecnego, to to, że oni wszyscy byli i są podejrzewam bardzo pracowici. Ale ta różnica na przykład między pierwszym a obecnym polega na tym, że on obecny jest bardziej otwarty na te wszystkie moje właśnie szalone pomysły czy propozycje, on jakby ma na to miejsce, bo teoretycznie. Jest bardzo podobny do tamtego, bo też ma taką pracę kreatywną wprawdzie, bo jest grafikiem, ale też taką bardzo, powiedziałbym, no wyrobniczą po prostu. Bardzo ciężko, dużo pracuje. Tam nie ma miejsca na takie szaleństwa, jakieś zawodowe, tak jak w moim przypadku, przynajmniej w jakiejś części teraz, już tylko, ale ma to miejsce, żeby zrobić coś takiego właśnie szalonego. Jak na przykład wyprowadzka, że wiem, że jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to my byśmy po tej samej stronie, tak naprawdę. Więc to jest ta różnica, ale ja też mam coś takiego, że przejmowałem trochę. Jakieś takie nawyki czy sposób patrzenia na, na świat od swoich facetów, ale może to miało związek z tym, że ja byłem młody po prostu wtedy, więc jak miałem te 19 czy 20 lat i miałem chłopaka, który właśnie w weekendy sobie pracował, w tygodniu spędzaliśmy razem czas, ale też nic takiego niesamowitego, no bo nie było nas stać też na jakieś różne tam nie wiem, atrakcje czy eskapady, to mi to odpowiadało. Ale kolejny, który już był bardziej taki właśnie szalony, kreatywny, miał też taką pracę bardziej kreatywną, bo był producentem. No to to sprawiło, że ja trochę chciałem mu dorównać, bo on mnie poznał. Pięć lat starszy, ja byłem studentem. Tak w zasadzie nie zajmowałem się wtedy niczym konkretnym, no po prostu studiowałem. Też nie jakoś super, tam wiesz, dobrze mi to szło na tych studiach. I jak tylko były te pierwsze randki, on opowiadał o sobie, co robił, gdzie był, co widział. To ja tak czułem, że jednak muszę trochę. Jak gonić. Mam być jego chłopakiem, no to wiesz, fajnie by było coś tak więcej umieć. I on mnie dopingował w tym bardzo. I też był taki, że zawsze mi mówił, że pewnie rób to, o tu widziałem jakieś ogłoszenie, to zobacz. A może mówię, że chcesz być menadżerem muzycznym, to może zagadaj do tego wokalisty, którego znasz, czy by kogoś nie szukał. Ja zawsze byłem taki kiedyś, że nie wiem, czy się nadaje, nic nie umiem, że tego nie robiłem. On był taki, nie idź, rób to. I to było super, no bo. Ostatecznie, no nie chcę nic mówić, ale najpierw się z nim zrównałem, no a potem go przegoniłem. <laughs> <laughs> Czyli wspaniale, czy to był tak naprawdę dobry start, ci dał i też dobrze świadczy o tym związku. Tak, jak sobie o nim myślę, to oczywiście są tam jakieś, wiecie, żale i takie sytuacje, które człowiek gdzieś sobie wspomina po rozstaniu, ale to właśnie, żeby mnie obudził taki apetyt i taką ambicję, moją, która gdzieś była, ale była cały czas może trochę przegaszona tym takim myśleniem, że, że to kiedyś się wszystko wydarzy. To też jest jakby zasługa jego i moich przyjaciół, których wówczas poznałem na studiach, że to myślenie o tym, co ja bym chciał robić i co chcę robić, to nie jest takie już życzeniowe i że to ma się kiedyś wydarzyć, ma kiedyś nadejść, tylko trzeba już teraz działać. No tak, bo na tym chyba polega właśnie cała magia tego i taki prosty przepis. Na rzeczy, żeby je po prostu robić. Tylko właśnie trzeba mieć, ciężko, szczególnie jak się zaczyna, mieć w sobie taką siłę do tego, żeby coś zrobić nowego albo komuś coś zaproponować. Ale tak naprawdę no, to jest droga do sukcesu. Jak nie spróbujesz, no to ci się na pewno nie uda. Więc nic nie stracisz. No więc tutaj te nierówności były początkowe, ale one były bardzo dla mnie wtedy motywujące. Potem był taki czas, że obaj byliśmy biedakami, mieliśmy naprawdę, przysięgam, 10 złotych na tydzień czasami. Więc te zakupy, które ja wtedy musiałem robić, i ten stopień fantazji. Yy, Kulinarnej. <laughs> nie ryż. chciałem tego nazywać kulinariami, ale jedzeniowej lepiej to będzie Pasza. pasowało. Ale odnajdowaliśmy się w tym i nawet było śmiesznie. Czasami jak sobie o tym myślę, to tak wspominam to z rozczuleniem, bo to była jakaś taka trochę szkoła życia i taki czas, który, miejmy nadzieję, już nigdy się nie powtórzy, że będę musiał robić, wiecie. Ziemniaki z jakimś kotletem schabowym w sosie z, z Chińczyka, nie? Czy coś, bo tylko to było po prostu w lodówce i kuchnia Fusion musiała wjechać. Więc to było bardzo motywujące i, i ten cały taki zestaw właśnie jego i przyjaciół mega mnie pchnął do przodu. No ale te nierówności potem już jak wchodzisz w taki związek w dorosłym życiu, no to mam taki wymiar bardziej praktyczny. No bo tak jak my teraz, myślę, że mogę to powiedzieć jakby w, w imieniu obu mhm. osób. No, że chłopak jest bogaty, nazwijmy to wprost, a ty jesteś biedna, ja jestem biedna. <głos> <głos> jest jakie ostre słowa. Tak, no tą nierówność w naszym związku nie trudno było zauważyć na pierwszy rzut oka, że mój chłopak zarabiał, no i dalej zarabia ode mnie dużo więcej. Zresztą na początku to są powiązane kwestie, tak w ogóle. Ale no tak, jest to nierówność finansowa. Która też wynikała z charakteru pracy. Ja przy moim aktualnym chłopaku po prostu zmieniłam pracę na taką stabilną i codzienną, i od tamtego momentu moje życie finansowe było no, dużo lepsze, nie tylko dlatego, że się dzielił ze mną swoimi pieniędzmi, co też rzeczywiście występowało. Ale ja zaczęłam do tego inaczej podchodzić. Wcześniej nie miałam nigdy oszczędności, potem zaczęłam mieć, bo wydawało mi się po prostu, że skoro no nie mam pieniędzy, mało zarabiam, no to z czego ja mam oszczędzać? Po prostu wszystko przepuszczałam, się nie zastanawiając, co, gdzie te pieniądze idą albo wiesz. A potem się to zmieniło, no i dało mi dużo takiego bezpieczeństwa, że mam oszczędności, że jestem w stanie mieć jedną pracę, potem drugą, lepszą i tak dalej. No i to był taki wpływ z jednej strony, właśnie taki który jest też powiązany jeszcze z trzecią rzeczą, czyli z podróżami, no bo on chciał dużo podróżować, ja zawsze też chciałam dużo podróżować, ale to się jakoś wcześniej nie wydarzało, no bo moi wcześniejsi partnerzy nie byli tym zainteresowani jakoś bardzo, no i przez to takie miałam suche lata trochę z wyjazdami, które kocham, a potem, no jak zaczęliśmy wyjeżdżać, no to żeby wyjeżdżać dalej, no to trzeba mieć mamonę, no więc musiałam ją zarabiać też, no i, i to się tak razem łączyło, no i jest mi z tym dużo lepiej i wygodniej, i tak mnie to do zmotywowało do dużej zmiany, ten jego wpływ. I feel you sis, bo mój stary jest naprawdę chyba najbardziej oszczędną osobą, jaką znam. Być może może stawać tylko w szrankach z twoim starym, bo już też rozmawialiśmy o tym, to jest trochę ta jedna i ta sama osoba czasami, więc ja nigdy nie miałem oszczędności. Nigdy. Moje oszczędności to było, jak mi 50 złotych zostało przed, dzień przed wypłatą kolejną. To wow, dobry <laughs> miesiąc. Tak, a to też rzadko się zdarzało. To są takie nauki, którzy, które może jakby ludzie, którzy mają jakąś głowę na karku, mieli wcześniej niż my mieliśmy, no ale niestety, no trzeba było nas tak, wiecie. Swoje trzeba było pokazać. przeżyć i wydać, no, no, no to też prawda. Ale ja mam do tej pory takie flashbacki z mojej jakby niegospodarności, może tak to nazwijmy. Ja tak mam, że jak już się wpakuję w jakąś taką sytuację z kasą, że no zmarnowane pieniądze. No, są się trudno. no pieniądze są i nie ma, co się zarobię, nie zarobię, jakoś to będzie. No, też nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. No, dobrze, ale tak mówimy o tych nierównościach i to okazuje się, że one są super, no bo są motywujące, pobudzają ambicje i wszystko fajnie, ale no to, to ma też jakieś swoje na pewno złe i negatywne strony i ten rozdźwięk finansowy w moim przypadku nie daje mi tak bardzo w kość, no bo mój stary jest oszczędny więc on nie lubi wydawać dużo pieniędzy. Więc nawet jak gdzieś wyjeżdżamy, to on i tak zawsze jest za opcją oszczędniej, taniej coś znaleźć, poszukać, iść dalej trochę do hotelu, ale nie przepłacać. Więc na tym polu nigdy chyba nie czułem, że no, że jakoś tak odstaje i to nam coś uniemożliwia w tej, w tej relacji. Może jedzenie w knajpach, bo za tym finansowo nie nadążam, a mój stary, no, lubi tam zamówić albo iść. Ja mam podobnie, ale też zupełnie inaczej, dlatego że jeśli chodzi o właśnie takie nierówności majątkowe, i mi oczywiście jest bardzo łatwo mówić, bo ja jestem tą osobą, która mniej dokłada do garnuszka wspólnego. Coś tam, no ale mniej. No i mi się zawsze wydaje, że lepiej, skoro ta bogatsza osoba ma więcej pieniędzy, no to to są tylko pieniądze. One przydają radość, jak, się, jak można je wydać, jak można z nich skorzystać, jak można się nimi podzielić z ukochaną osobą. Więc ja mówię na przykład do Starego, tak, no słuchaj, możemy jechać tam albo tam. Mnie stać na tam, ale no ciebie stać na tam. Więc jakby trochę dorzuć nam do tamtego i, no i gdzie będziesz się fajniej bawił. No i to go super przekonuje, no bo jakby dążymy bardziej do, do góry niż do dołu. A, no to mi się bardzo podoba. Tak, no bo i też faktycznie większość y, restauracji, do których chodzimy, no to chodzimy do. To ja chodzę na zaproszenie. Ale też z drugiej strony to chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o gotowanie obiadów w domu, no to ja tutaj jestem kobietą w domu i gotuję te niedobre obiady, bo jesteśmy tak umówieni, że ja je gotuję, no ale on też musi jakby nas karmić. Nie, że tylko ja będę cały, całe jedzenie zapewniać. No więc, ale że on nie chce gotować, no to albo idziemy gdzieś do knajpy i on za to płaci, albo zamawia jedzenie i również za to płaci. No ale czy to nie jest fair? To jest super fair. No właśnie. Jeżeli miałbym jakąś ułożyć definicję równości, to to jest To, to, to by było w słowniku. <laughs> ta historia, którą przed chwilą nam opowiedziałaś, tak myślę sobie, czy, no bo u nas jest trochę inna opcja, mimo wszystko. No, bo to jest, wiesz, chłopak z dziewczyną, a to dwóch chłopaków. Tak, i tak naprawdę zastanawiam się na tym, gdybym, bo ja sobie myślę, że no pewnie, no, skoro masz więcej pieniędzy, no to podziel się ze swoim bliskim, no bo to nie jest też tak, że on mnie utrzymuje, i to nie jest też tak, że ja zabieram jakikolwiek duży procent z jego wypłaty, czy tam zarobionych pieniędzy, ale ja to oczywiście mówię z perspektywy osoby, która dostaje, a nie która daje, i tak mi się łatwo <laughs> mówi. No, i też gdyby ta sytuacja była obrócona i żyje z kolesiem, i ja bym miała go cały czas móc za coś płacić, cały czas go gdzieś zapraszać. No dobra, to nie jest cały czas, no ale jakby. Często. Czasami. <laughs> Częściej. Podobnie się ta gradacja. No to czy ja bym tak samo do tego podchodziła? No bo ostatecznie podejrzewam, że nie wiem jak, ale może ja mogłabym więcej zarabiać. Nie wiem, jakbym miała zarabiać tyle, ile on, ale. Może dałoby no nie wiem, no może by się dało, no cały czas próbuję, jakoś idzie do przodu ten pociąg finansowy mo mojego życia, ale no nie w takim tempie, jakbym na przykład, ja bardzo chciała, wiadomo, ale no więc no nie wiem, czy to by tak, tak bym tak samo do tego podeszła, że to jest jednak w głowach po prostu zasiedziane, że no to koleś jakby ma płacić, czy tam, no nie, że ma płacić, Dopłacić. ale że, tak, że, i też w drugą stronę, jak on by się z tym czuł, czy to by nie było takie, nie tyle, że krępujące, ale to jest taka walka ze stereotypem, który jest tak w nas głęboko wżarty że nie wiem, czy to jest po prostu tak, o, tak łatwo go pokonać i przeskoczyć. I to też zależy od tego oczywiście, co ta druga osoba robi, bo jeśli widzisz, że się stara, no tak ja sobie o sobie myślę, nie? Jak mówię, jak mówię chłopakowi, no ale widzisz, no tu taka praca tam jest lepsza, poprzednia była jeszcze gorsza, następna będzie na pewno jeszcze lepsza, no więc widzisz, że jakby się staram, robię to, robię to, robię to, no więc to jakby gdzieś tam rokuje. Ale jak jesteś osobą, którą, ty masz większe ambicje na to na przykład, żeby jeździć do po całym świecie, tak używam tych podróży, no bo to jest coś, co lubię, ale też to jest takie bardzo, taki namacalny. Wszyscy sobie są w stanie to wyobrazić. A druga osoba takiej na tym nie zależy i nie chce się rozwijać. Wystarczy jej spokojne życie, to też jest OK. I na takim stabilnym poziomie, no to, no to dorodzi pewną nierówność i taką, no takie niezadowolenie. No bo ale to też chodzi po prostu o chcenie różnych rzeczy. Jeszcze jak ludzie chcą różnych rzeczy, ale mają podobne możliwości, to jest miejsce na jakiś kompromis. Ale jak obie strony chcą tego samego, ale tylko na przykład jedną ze stron stać na to, no to to już może być problematyczne. Ja na szczęście nie znam tego z własnego doświadczenia, ale znam takie pary. Nie ukrywam też, że sporo takich par celebryckich, gdzie to właśnie kobieta była tą gwiazdą, mężczyzna był albo spoza biznesu, albo był związany z biznesem, ale zarabiał mniej i to rzeczywiście mocno wpływało Destrukcyjnie na związek, nawet w taki trochę niewypowiedziany sposób, bo to ani się nie kończyło awanturami. Tutaj mam na myśli taką jedną konkretną e, piosenkarkę. Nie chcę mówić kto, bo to zawsze się z tego robi potem jakaś taka sytuacja. Zaraz a chodzi o napiszę. A nie o to hmm. chodzi. A to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że zakochani, fajny związek, no ale ona właśnie kocha podróże, drogie prezenty, a on nie jest w stanie tego. Zapewnić, nie jest w stanie nadążyć no, tak naprawdę za nią. No i co robi? To, co ja robię, chodząc na imprezy urodzinowe gwiazd, na które bywałem kiedyś zapraszany w swoich najlepszych latach. I wiecie, no idzie człowiek, ma w portfelu do końca miesiąca dwie stówy, a jest wiecie, dwunasty czy piętnasty. I idziesz, i co masz kupić takiej osobie? To nawet jak masz dużo kasy, to ciężko wpaść na to, no bo ten ktoś ma wszystko, albo może mieć wszystko, bo tyle zarabia. No a ty masz mało pieniędzy, zero pomysłu, no to idziesz w co? W kreatywność, w śmieszne prezenty, przydatne, takie, coś, co wartością nie jest jakby pieniądz, tylko coś innego. No i właśnie ten koleś tak robił, że, wiesz, to kupił, nie wiem, pralkę jej, bo nie miała. No i fajnie, mhm. ale no tą pralkę można kupić raz. I już jednak ktoś. Pralka też może nie być najtańsza. Też, no, to pewnie była jakaś taka, wiesz, tam nie wiem, z jednym kotłem. To, <głos> <głos> nie, wiem, nie znam się na pralkach. W każdym razie. Używana. O, nigdy. <głos> <głos> to budziło tako, takie poczucie tej nierówności, a myślę, że w jej przypadku trochę też takiego może niespełnienia, że idziemy na fajne wakacje do fajnego miejsca, ale to taki podejrzewam dla niej bardziej survival. Fajna przygoda raz. Drugi, to jakaś niespodzianka, tu wiesz. Mała wanna z różami, no ale następny raz już byś chciała to, na co ty sobie możesz sama pozwolić. No i co zrobić? Oczywiście można realizować różne swoje pasje, nie wiem, te podróże czy cokolwiek innego oddzielnie, ale czy that's the point? No, pewnie są takie związki, ale tu zakładamy jakiś taki tradycyjny, że no, chcecie dzielić się tymi przyżyciami czy rzeczami. No i no ile można tak naprawdę się też wstrzymywać? Jennifer Lopez, podobno swojemu jednemu z byłych partnerów, dawała pieniądze, żeby jej kupował drogie prezenty. No już to nie jest genialne rozwiązanie. Super. No bo ona jest zadowolona, on myślę tym bardziej. Tak. Chociaż podejrzewam, że męskie ego, takie typowe, bardzo na tym cierpi. Mój poprzedni facet był on był biseksualny i miał w sobie taką heterycką właśnie dumę, taką typowo, jak to stereotypowo rozumiemy, taką męskość i kiedy wiodło mu się czasami gorzej finansowo, to czułem, że on, że jakby to mu doskwiera na wielu poziomach, ale też na tym, że on tak jakby nie dowozi, wiesz, tak głupia sytuacja, mimo, że myślę, że myśmy taki dosyć równy pod tym względem związek, jeśli chodzi o wkład finansowy, ale gdzieś tam go gryzło, więc mogę sobie tylko wyobrazić, że skoro to się dzieje w takiej skali mikro wtedy, typu to tysiąc złotych miesięcznie czy 500, to w skali makro, takiej, że to są tysiące po prostu, miliony wręcz złotych, no to to może być no, niefajne. I tak naprawdę pewnie ta skala nie ma znaczenia, ale chodzi o, o to poczucie, że jedna strona jest wstrzymywana, a druga czuje że nie nadąża i jest jej głupio i się źle czuje, no bo to nie jest miłe uczucie. No tak, to na pewno nie jest miłe uczucie. Ja z jednej strony to mówię, a z drugiej strony cały czas we mnie jest taka niezgoda na to, że te pieniądze jakby tak niszczą wszystko. Że z jednej strony, jeśli to laska jest bardziej bogata, to nie może po prostu zapłacić za te wakacje. To też trochę zależy, wydaje mi się, tutaj kwestia skali ma znaczenie, bo jeśli zarabiasz jakieś tam dobre pieniądze, ale też. Bez jakiegoś szału, no to, to trochę na to ciułaś, nie i ciłasz sobie tam na, jak to się nazywa? Jak kredyt bierzesz na dom, na ten, tą wstępną kwotę? Hipoteka. Ja nawet nie wiem, bo nigdy nie, nie biorę pod uwagę, że ktokolwiek da mi kredyt. Też no nie tą, umiem liczyć. Tą kwotę. <tą, Tą kwotę wstępną, żeby ci w ogóle bank dał kredyt, to musisz mieć, nie? Więc ciłasz sobie, ciłasz, no i jakby twój stary tam nic nie jest stanie i ty musisz jakby zamiast sobie uciułać, no to kupować te bilety albo te kolacje, ale wydaje mi się, że jak już zarabiasz kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to to, to jest taki big deal, po prostu wiesz, się tym podzielić. No nie wiem, pewnie. Pewnie tak, bo, pe bo tak naprawdę zmienia się takie myślenie, podejrzewam, jak już człowiek ma te ogromne pieniądze. Ja, ja... Po ja podejrzewam, chciałbym się przekonać kiedyś. Ja bym tak strasznie <grym> chciał wiedzieć, jak mnie te pieniądze zmienią. Jak <grym> ja się potworem stanę, mając tyle tych pieniędzy. Z czego ja nie będę mógł zrezygnować. Tak, no. Ze swoich oszczędności, żeby iść tam na kolejne domy, już żebyś miał. Jakie oszczędności? To tak po prostu idziesz i kupujesz. A no tak. A ale... czyli takie pieniądze, dobra. Takie, no, okay. nie, to są takie, że wiesz, tutaj nie ma nic absolutnie wspólnego z jakimkolwiek ciłaniem. Ale tak chciałem właśnie opowiedzieć tę anegdotę jako takie oderwanie się trochę od tych takich typowych codziennych, ludzkich problemów, ale teraz tak pomyślałem, że no dobra, nierówności finansowe to jest taki oczywisty trop w tej naszej dyskusji, ale na przykład nierówności intelektualne, czy, czy kiedykolwiek się z tym spotkałaś w jakiejś tam relacji, nawet krótkiej. Wiesz co, mój poprzedni chłopak był taki intelektualnie dużo bardziej rozwinięty niż ja. I on mi tak tłumaczył rzeczywistość. Ja jak taki tak wow, czyli to a, czyli to tak. I dużo z, z tego właśnie zostało mi w głowie. W pewnym sensie mi to trochę ukształtowało światopogląd. Te rzeczy, które starszy już jak on starszy, które już jakby mnie jakby wdrożył, one we mnie zostały. Ja już tak myślę, więc nie wiem, czy to nie było w drugą stronę w takim razie. <laughs> Trochę tak. Ja mam tak aktualnie, na przykład ostatnio mi mój chłopak tłumaczył, co to jest inflacja. Gdzieś mi to po prostu, <laughs> gdzieś mi to umknęło. Gdzieś, nie wiem. Znaczy mój chłopak aktualny myśli, że jest ode mnie mądrzejszy, no ale słuchajcie, jest wiele rodzajów inteligencji. Ja niektóre mam bardzo wysokie, a niektóre mniej ale, no więc ja tutaj nie mogę powiedzieć, że ktoś jest bardziej lub mniej, jeśli <laughs> o to chodzi. <laughs> Jaka dyplomatka. No mój niestety jest bardzo inteligentny i muszę przyznać, że od początku to był super duży afrodyzjak i ta nierówność intelektualna przy randkach, bo nie byłem nigdy z osobą, która była mniej inteligentna ode mnie, to jest duża taka sprawa, która decyduje od razu. Że jak widzicie, że nie jesteście na tym samym poziomie, to czasami jest kwestia typu, że zadasz jedno pytanie, dwa... I słyszysz odpowiedź i już wiesz, że no fajny pieseczek, przystojny, tak, miło tak. się gada, fajne poczucie humoru, ale jednak no, pieseczek, no nie złapie tej piłeczki jak rzucisz. Tak, to jednak wiele na tym nie zbudujesz. To znaczy wiele osób lubi takie związki, w których czują się silniejsi, jeśli chodzi o, o intelekt. Natomiast ja również wolę, jak mam jakiś rodzaj... Wyzwania, albo przynajmniej mam partnera, z którym mogę porozmawiać. U mnie też jest ta nierówność trochę, bo, tak jak mówię, że z, z jednej strony mój partner wydaje się być takim, znaczy jest dobrze, inteligentnym kolesiem, no ale czasem powie coś takiego, więc już nie o takich sprawach mierzalnych, że tak sobie na niego patrzę, myślę, z... co? Ale mój stary też tak ma. No, bo to jest troszeczkę tak. No czasami to idzie jakoś w parze, a taka inteligencja emocjonalna, i może jakaś taka. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie mogę powiedzieć, że to nie jest analityczny umysł, bo jest, ale jednocześnie może jakieś takie społeczne sprawy czasem. No, to jest pewnie to wychowanie, ten dom, później to towarzystwo, w którym się obracał. Ja na przykład uważam się za no, inteligentnego w miarę, ale czasami, jak coś sobie pomyślę. Że mam tak dużo braków, no to głupol po prostu. Więc no to zależy na kogo trafisz, jakie tematy poruszacie. No tak jak wspominałem kiedyś tutaj, tę randkę z bardzo fajnym kolesiem, mega inteligentnym. No i ta przepaść tutaj była. Bo wiesz, fajnie się zaczęło, jakiś teatr, w miarę dla mnie to wszystko było tam zrozumiałe, co się działo na scenie. Ponieważ to był muzyka, dlatego. To tam nie było za wiele do rozumienia. Potem poszliśmy na pizzkę. No, ale potem on zaczął mi cytować jakichś poetów zagranicznych i oglądaliśmy Hitchcocka i ja totalnie nie wiedziałam o co tam chodzi. I tak sobie myślę, no zresztą jestem tą głupią laską teraz. I to nie jest fajne uczucie. Więc z jednej strony niefajnie jest, jak ktoś się poniżej, a z drugiej nie fajnie, jak ty się tak czujesz, że no po prostu nie nadążasz albo no, nie rozumiesz, co ktoś do ciebie mówi. Tak, a jak nie rozumiesz, to cię to nudzi. No mnie nie nudziło, bo tak próbowałem to zrozumieć, bo myślałem, że dzięki temu zarucham, wiesz o co chodzi. A no tak. No tak, no a to wiadomo, wszystko potrafi wybaczyć, ta chęć, ta chuć. No i też potrafi tak człowieka zmotywować, jak, jak nic innego, <grym> że już nagle, byłem gotowy, wiesz, recenzować z tego Hitchcocka. <grym> tak, dokładnie. Ale to jest, myślę, jeśli chodzi o nierówności, taki deal breaker, że tego po prostu nie przeskoczysz, no chyba, że tak jak powiedziałaś, są takie preferencje. No ale jestem ciekawy, co sądzisz o tym stereotypie, który pokutuje, że kolesie wolą jednak Laski, które nie są na ich poziomie intelektualnym, a już nie wspominając o tym, że są na wyższym. Znaczy tak, to faktycznie stereotypi, kawały i tak dalej. Ja tego nie spotykam często, ale faktycznie czasem są takie sytuacje, że spotykam po prostu swoich znajomych i ich dziewczyny, i widzę, że te dziewczyny nie są w ogóle na ich poziomie, bo nie są na ich poziomie. I tak się zastanawiam tak naprawdę nad tym, dlaczego ktoś chce być z kimś. Na, z kim nie jest na tym samym poziomie, nie może rozmawiać. Się, tak jak tak, może. Tak, rozwijać i swoje horyzonty, tak naprawdę, przez tą rozmowę, dialog. I, i czym jest to spowodowane? Mnie to, to tak najbardziej zastanawia, bo podejrzewam, że jest dużo partyzm w drugą stronę, ale no, często są właśnie takie sytuacje, i to jest dla mnie trochę zaskakujące, i nie mogę do końca tego zrozumieć. Jakbym myślała o tym, że miałabym być z kimś, kto jest... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, bo nie chcę, no ale którego intelekt mi może nie imponuje i że to nie jest ktoś, kto mi stawia jakieś takie wyzwania intelektualne, no to myślę sobie, może też nie byłby przez to cyniczny i, i niemiły i wredny, bo może być taki uszczypliwy przez to, że pozwala mu ten intelekt na bycie takim właśnie... A ty tak nawet nie zrozumiesz, <laughs> że cię obrażasz. <laughs> Dokładnie, takie obrażania. E, może to też jest stereotyp, że, że tak to działa, no ale miałabym po prostu być z osobą, która nie jest może najostrzejszym ołówkiem w szufladzie, ale za to miałby inne cechy, typu byłby łagodny, co jest wspaniałą cechą i której ja co prawda nie mogę mieć w kolesie, bo ja, jak mam ładnego, łagodnego chłopaka, to niszczę po prostu, aż nic już nie zostanie, bo jestem potworem. Tak samo. <laughs> no, ale to widzisz, to się wszystko sprowadza do tego, co chciałem powiedzieć, czyli do kontroli, do poczucia władzy. I to jest to, co ja obserwuję w związkach, gdzie widać te, te różnice, w której. Nie ma tak naprawdę nic złego, no bo ewidentnie to obu stronom po prostu pasuje i nie jest nigdzie powiedziane, że ludzie muszą tak się łączyć w pary czy w inne konfiguracje, ale faktycznie być może jesteśmy tak zaprogramowani, że jeżeli widzimy taką nierówność, to zaczynamy się zastanawiać, jaki jest tego cel, dlaczego, dlaczego ktoś na przykład mierzy niżej w tej kwestii, już w taki sposób, bardzo taki dadzi, na no to patrzymy, ale ja mam takie przykłady z drugiej strony, czyli mega silnych, inteligentnych lasek które są z facetami, którzy niekoniecznie jakby im pod tym względem dorównują i je po prostu, i im się to podoba, że one mają takie poczucie władzy nad nimi, wyższości. pełnej kontroli, wyższości, bo to też do tego się oczywiście sprowadza i one wtedy myślą sobie, że okej, okay, tak jak mówię, myślą sobie, bo rozmawiam z nimi, one mi to mówią, żeby nie było, że się próbuję jakoś domyślać, jak to wygląda, że to poczucie kontroli, nawet nie władzy, bo władza to takie brzydkie słowo. Bardziej mi powiedziała, że takie bezpieczeństwo to jest trochę też w tym, że jesteś po prostu z osobą i nie musisz się tak bać, ani nie masz w związku takiego cały czas jakiegoś takiego konkursu i takiego właśnie przecierania się, kto wyżej, kto bardziej, co ja mam w związku, i to jest z jednej strony męczące i nieprzyjemne. No, ale z drugiej strony, ja trochę tego potrzebuję, mam zły charakter, i w drugą stronę bym po prostu niszczyła tą <noise> osobę. Więc muszę mieć jakiś taki twardy kamień, którego nie mogę tam właśnie spalić. Ale, ale jak myślę o tym, to właśnie tak bym myślała, że to jest jakieś takie bezpieczne w pewnym sensie i nie wiem, jak to powiedzieć, miłe, bo to też nie jest to słowo, ale no, tam są inne wartości, które po prostu są ważniejsze dla tej osoby. Bo jak wiadomo, co komu pasuje. Teraz tak sobie myślę, że ja to właśnie sprawia, że mój stary, to jest taka trochę frustracja czasami, jak wiesz, że ta osoba jest tak inteligentna, że jej nie przegadasz, po prostu, nie, jakby nie osiągniesz swojego celu, no bo masz równego, albo jak w moim przypadku lepszego przeciwnika, no i koniec, i to może rodzić frustrację, dlatego rozumiem, jak ktoś nie chce tego, tylko chce mieć właśnie to poczucie takiej trochę, no pewnie też za tym idzie poczucie wyższości, ale takiej w kontekście sprawczości, nie, że Panuje nad całą kompletnie sytuacją. No to jest ciekawe, ale to, co myślę, jest najciekawsze tutaj z naszych, nie wiem, może wniosków, tak to nazwać, że patrz, mówić o takich rzeczach i nie być i, jest niemożliwe po prostu. Niemożliwe, nie chcemy nikogo obrazić, ale po prostu może, mamy, może jesteśmy głupie i mamy za mały yy, Znaczy, ma ja słów, jestem. Po prostu. Ja jestem. I jakby na tym polega problem. I to chciałem też powiedzieć, że w moim przypadku to nie był problem spotkać <laughs> inteligentniejszego partnera. Więc może stąd moje, wiecie, dobre doświadczenia w tej kwestii. Tak, no. No nie było to wyzwaniem. Nie było to wyzwaniem. Ale jest coś takiego, że czułem się przy swoich przy obecnym i przy poprzednim, czułem się taki czasami głupiutki. I nie wiem, z czego to wynikało. Czy właśnie z tego, że miałem mniej doświadczenia życiowego, albo mniej byłem oczytany w pewnych tematach, w których oni byli bardziej. I to. To nigdy nie jest miłe uczucie. Ono może być motywujące, ale podejrzewam, że jak taki stan jest cały czas w związku, to to może prowadzić do takiej właśnie frustracji, zaniżenia swojej samooceny i do totalnie negatywnych odczuć. No ale tutaj pytanie, czy to jest Twoja rola, żeby sobie z tym poradzić, jakoś te uczucia zagospodarować i przećwiczyć, czy też jest ważne, żeby ten partner, no może być ta nierówność widoczna w bardziej lub mniej oczywisty sposób, ale czy. Czy on ją wykorzystuje? No to na pewno powinno iść dwutorowo. Jeśli już chcesz być z osobą, no wiadomo, w każdym związku są jakieś problemy, więc yy, to jest jeden z tych i dwie osoby powinny nad sobą pracować. Potwór, żeby nie był potworem, no i ty, żeby nie. Znaczy, nie, nie ja jestem potworem. Tak, nie. W sensie, ty jako ta druga osoba, jako podmiot, o którym mówię żeby po prostu nie traktować tego w ten sposób. Znaczy, jeśli ktoś Cię tak zamęcza i Ci mówi, że jesteś głupi, no to jak masz mieć wysokie poczucie własnej wartości? No to to nie jest fajne. Ale też, żeby wiedzieć, no każdy ma jakieś różne zestaw cech i jest dobry w czymś innym. Dla mnie najgorsze było chyba, jak mój stary jest przecież umysłowym ścisłym, matematyka te sprawy. No i jakby okej, okay, ja tutaj mogę zrozumieć, że on tam będzie dodawał lepiej niż ja, ale jak potem na przykład... Ja coś piszę, i on mówi: Po jakim to jest? Gdzie są przecinki, tak się nie pisze, tu jest zły szek zdania. No to ja myślę, no bez przesady. To ja nawet nawet piszę gorzej niż on. <grym> to jest kolejny dowód na to, że oni są tą samą osobą. <grym> Bo mój stary totalnie jest moim korektorem. I ja mówię, wie: projektują sobie te swoje słupki w tym programie graficznym, daj mi żyć. On mówi: Tu przecinka nie ma. Nie, mówię, <grym> tak, nie ma taki... no. Najbardziej, żeby, jak on mówi: Nie ma takiego słowa, po jakim to powiedziałeś? I ja wtedy sobie myślę. I ty do mnie po prostu polonistki prawie. No jak że <grystanie> to prawie zrobiło, zrobiło różnicę. Wielką różnicę. <grystanie> Dokładnie. No dobra, to już kończąc temat, takim może trochę żarcikiem zakończmy nierównościowym. No że niższy koleś. Nierówność wzrostowa. No teraz widzę. Chciałem powiedzieć, do przeskoczenia czy nie? <grystanie> Nawet do przeskoczenia. Teraz widzę w internecie bardzo dużo właśnie mówienia o tym, żeby, żeby to normalizować wysokie laski, niskich kolesi, czy u Ciebie niskich kolesi, czy jak, jak jakiejkolwiek konstelacji nie jesteśmy. I to jest bardzo spoko, mi się to podoba. I muszę powiedzieć, że na mnie to oddziałuje w ten sposób, że wiadomo, kiedyś 10 lat temu, kiedy mama zawsze mówiła, no dobrze, że to dziewczynka taka niska, a nie chłopiec, nie? bo byłoby po prostu przesrane. I że mówi się o tym, że żeby to po prostu normalizować, żeby to nie było takiej różnicy. I na mnie to oddziałuje w ten sposób, że jak widzę takie pary, to one w ogóle na mnie nie, nie są już dla mnie w żaden sposób dziwne, albo nie myślę sobie, bo że ona jest wyższa, no i, no i co z tego. I nawet to idzie w tą stronę, że kiedyś by mi się chyba nie podobali niżsi kolesi, a teraz myślę, że mi się podobają. Chociaż teraz jak sięgam pamięcią, tam było paru niskich kolesi, więc... Dalej mi się podobali, ale wciąż ja też nie jestem najwyższą osobą na Ziemi, więc u mnie to może jest trochę troszeczkę prostsze, ale wydaje mi się, że to jest do przeskoczenia, że to jest naprawdę taka wizualna rzecz. Znaczy też może jakby taka objętościowa, nie? że chcesz być, tak myślisz sobie, ale to znowu może przez te filmy i wszystkie, że ten typ ma być taki wielki. I no totalnie przez filmy. Więc mi się wydaje, że to takie działanie, żeby nie robić z tego big deal i to odwracać. I też tak samo jak widzę, czy na przykład na jakichś czerwonych dywanach, jak jest jakaś para równego wzrostu, a laska ma mega wysokie obcasy, jest po prostu wyższa o 20 cm, w tym się to zejmiście. Są kolesi, którzy na przykład, i to jest tak naprawdę niefajne, zabraniają laskom nosić obcasy. Tom Cruise. No ale Tom Cruise to wiadomo. Tam, jest, tam się więcej no, dzieje. No, dokładnie. Tylko tak się pochwalę. A propos zagranicznych podróży, byłem kiedyś w Los Angeles, w studiach. Tak, filmowym. naprawdę opowiedz mm -hmm. o tym trochę więcej. Paramount Pictures, i tam były właśnie takie makiety Nowego Jorku i kamienic i budynków. I jeden z tych panów przewodników, który nam opowiadał, co tam się działo, mówił, że właśnie jedna z tych kamienic była używana w filmie z Tomem Cruzem, gdzie nie pamiętam, które teraz już, przepraszam, być może to był film z Nicole Kidman o szeroko zamknięte i chodziło o to, że były specjalnie zrobione mniejsze drzwi, żeby on wchodząc z nią tam, ona oczywiście, wiecie, bez butów w tej scenie, żeby było wraż wrażenie, że on jest wielkim, postawnym, równym jej kolesiem. Koszmar. Więc widzisz, to może dojść do takiego poziomu. Ja nigdy nie dyskryminowałem ze względu na wzrost i jakoś nie czułem tej żeby tu była taka nierówność. Wiadomo, że czasami fajnie się poczuć tym mniejszym, niższym, ale też fajnie się poczuć tym wyższym, jeśli już mówimy tutaj o takich typowo uczuciach, które nas dotyczą. Ale niestety, co muszę powiedzieć i no przyznać się po prostu do tego. Ja muszę totalnie przepracować jakby tę nierówność w związkach mieszanych, czyli kobiet i mężczyzn. Że Związki wciąż, mieszane. jak widzę, wciąż jak widzę bardzo, dużo wyższą kobietę z niższym kolesiem na czerwonym dywanie. właśnie ja widzę te obcasy, to sobie myślę, no już mogłaś trochę niższe założyć. I to jest, to jest, moja pierwsza reakcja. Ja wiem, że to jest złe, też widzę przecież te wszystkie posty, grafiki, ale jakoś tak mam wrażenie, że tak dla dobra jakby tej całej takiej wizualnej strony jakiś kompromis. A dla mnie właśnie ja to widzę i myślę sobie, zajebiście, widać, że koleś nie ma po prostu kompleksu i nie jest po prostu tak naprawdę małą osobą, która się będzie, nie niską, tylko małą, która się będzie powiększać przez to, że tą laskę będzie zmniejszał, tylko po prostu ma fajną dupę, no więc ona fajnie wygląda i heja, wszyscy są zadowoleni. Ja sobie myślę, mega fajny koleś z ciebie, a nie, a nie myślałam wcześniej. <laughs> no, ja właśnie, ja to wszystko rozumiem, ale nie. zawsze tak jakoś tak... I to, to jest właśnie ten, jak to nazwać? Mizoginizm czy co? Czy znowu jakiegoś złego słowa użyłem? No nie, no nie wiem, czy to, znaczy słowo jest do, No to chyba nie w tym kontekście. Bardziej, że, że stereotyp po prostu masz wkręcony, nie? Że, nie, to, to tak, wiadomo. Że był to bardziej drugą stronę, nie? Bo to bardziej oddziałuje na kolesie, że to oni muszą być wyżsi. No tak. Nie, że wysoka laska se znajdzie wysokiego kolesia, i wszystko jest cacy. Więc to bardziej jest skierowane w stosunku do mężczyzn, żeby ich nie nienawidzić. Ja wiem, że z moich ust to brzmi bardzo dziwnie, ale tak. Brzmi jak challenge. Teraz tak myślę, że to było dobrze użyte słowo. Nagrałem kiedyś taki filmik o moim coming outie. Nagrywamy mm -hmm. to w dniu międzynarodowym coming outu. I tam użyłem słowa. Chciałem powiedzieć, że miałem w głowie coś tam, jakieś słowo, które teraz nie przypomnę. I powiedziałem mezalians. I oczywiście, wiecie, moja wspaniała, wzruszająca historia o coming out, a pierwszy komentarz tam najwyżej punktowany przez, przez miesiące, to był, nie w takim kontekście się używa słowa mezalians. <grym> mezalians popełniła twoja matka z moim ojcem. Dokładnie. No i dzisiaj już użyłem tego słowa dobrze, ale wtedy, wiecie, i bo ja potem mam czelność powiedzieć, że jestem inteligentny. <grym> na antenie przed tysiącami ludzi. Czyli to też jest jednak trochę subiektywna <grym> bardzo kwestia <grym> i ocena. No dobra, dojechaliśmy do końca. Ja coś czuję, że to nie będziemy skanselowani przez kogoś, bo to był taki trochę odcinek, że chodziliśmy po bardzo grząskim gruncie. No wiem, bardzo grząskim, to prawda. Nie chcę teraz powiedzieć, że. Bo już teraz nic nie można powiedzieć, bo zupełnie nie o to chodzi. Bardziej chodzi mi o to, żebyśmy jakby. No chcemy ostatecznie dobrze, pewne rzeczy są dalej w nas i trzeba je trochę obgadać. Trochę się też przyznać do tego, że no, pewnych rzeczy jeszcze nie do końca wiemy, nie? Ten jakby społeczne przyzwolenie na to, co można powiedzieć, albo co nie można, się cały czas zmienia, bo się cały czas edukujemy, no i trochę też jesteśmy na tym etapie, że staramy się nie być oceniający dla ludzi i ich nie judge'ować, cały czas oceniać po polsku. Dzisiaj chyba nie powiedziała ani jednego angielskiego słowa, tak naprawdę. Żebyśmy więc... nie zapomnieli, wow. że znasz super angielski. No nie judgingujemy. <laughs> nie, że znam polski jeszcze. Jeszcze. No więc... To, to wydaje mi się, może być trochę kontrowersyjne, ale ostatecznie no, to jest jakaś droga, którą trzeba przejść do tego, żeby no, nikogo ostatecznie nie obrażać, no bo najlepiej byłoby nikogo nie obrażać. No i też te nierówności, myślę, czy związkowe, czy, czy społeczne, czy patrzenie w ogóle w ten sposób na ludzi, też w dużej części bierze się właśnie z tej edukacji, że niektóre z nich można wyeliminować. No wiadomo, że samą edukacją no, nie, nie, nie zniknie ta nierówność finansowa na przykład, ale już jakieś właśnie zrozumienie dla innych rzeczy. Prędzej, więc jaki jest Na wniosek? przykład taki, żeby laski płaciły za kolesi po prostu, jeśli mają więcej hajsu. Nie? I że nie ma w tym nic złego. Dokładnie. Ani dla laski, ani dla kolesia. Dokładnie, żeby on się nie czuł z, y, jako człowiek nieudacznik, a ona żeby się nie czuła, że ma nieroba w chacie. No właśnie, ja tak myślę że ten przykład z płaceniem za jedzenie jest dla mnie zawsze najbardziej niezrozumiały, no bo to wtedy przegrywają wszyscy. Tak, wszyscy. Nie zjedzą dobrze, ktoś jest niezadowolony, nie gdzie smakowało, to Jadą do gorszego hotelu, tak, a tak to. Krócej na wakacje? No, jakby to jest po prostu przegrane. A my chcemy tylko wygrywać. Tak, więc życzymy Wam, żebyście wszyscy mieli bardzo dużo pieniędzy, i wtedy nie będzie żadnych problemów na świecie. Żadnych nierówności. Albo może odwrotnie, żeby wszyscy mieli mniej pieniędzy. Nie. Nie. <głupia> to głupie. No i tym akcentem finansowym kończymy ten odcinek. Czekamy standardowo na Wasze refleksje nierównościowe. Może to brzmieć kontrowersyjnie, ale to chcemy usłyszeć o nierównościach w Waszych relacjach, związkach, flirtach, randkach. Piszcie, opowiadajcie. A gdzie? Na Instagramie kobieta na skraju. I grabari.pl. Czekamy tam na Was nierówno, bo ja mam więcej followersów. <laughs> Bardzo nierówno. <laughs> Do usłyszenia. Cześć.